Cześć, witajcie z lotniska w Pyrzowicach. Za chwilę lecę Wizz Airem do Kutaisi, czyli do Gruzji. Lot potrwa 3 godziny i mam nadzieję, że na miejscu chociaż trochę będzie cieplej, bo tutaj jest około 8-9 stopni, a już mamy koniec marca, czyli zaczęła się wiosna. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Lecę na jedną noc i jutro wracam z powrotem do Pyrzowic. Także fajnie, że jesteście, trzymajcie się i oglądamy Trip Report. Mam nadzieję, że oglądacie oczywiście ze mną. Na razie. Znaczy zapraszam na Trip Report. Ok, wchodzimy do terminalu A, bo lecimy poza Schengen, tak? Więc to jest tutaj, stąd się lata właśnie wszystkie loty. Poza Schengen tam jest odprawa bezpieczeństwa, nie będę tego filmował, no ale tutaj taki jest rozbudowany ten terminal parę lat temu, więc i tak spotkamy się po odprawie. I jestem już po odprawie, proszę Państwa. Przechodzi się w terminalu B najpierw przez, znaczy w terminalu A oczywiście, przez sklep tutaj bez słowy. Ja potem coś sobie kupię, oczywiście wodę, ale no nie będę Wam pokazywał teraz cen, dobra? Wybaczcie, nie lubię tego robić. No i zobaczcie, tak wygląda terminal A. Po remoncie już takim kilkuletnim oczywiście. A zobaczmy, skąd leci nasz Wizz Air, z której, bo nawet nie sprawdzałem, wiecie? O. Pasażerom nie kopać, podróżując do Antalis, poproszenie niezwłoczne podejście do szóstki. Dobra, już widać szóstka. Czyli to jest, to jest tam gdzieś, a tu jest piątka, dobra, no to czyli, no ktoś nie chce do Antalii lecieć, wiecie? Z szósteczka, o, to jest tutaj zaraz za tą strefą smoking area i będzie, oczywiście nie wolno palić. Tu mamy szóstkę, o, tu jest, proszę Państwa. No i tyle, tutaj ten terminal nie jest za duży, więc jeszcze potem tylko pokażę Wam pięterko. No, tak wygląda wyjście do samolotu. Ciemno jeszcze jest. O, zobaczmy, czy nasz samolot tutaj jest. A, tu jest Ryanair, zobaczcie. A, Wizz Air jest obok, to ciekawe. Czy to jest ten? No i tak nic nie widać. Dobra, no to spotkamy się, jak będę schodził do samolotu. O, zobaczcie, tutaj koło bramki numer 4 jest taki fajny automat. Na wodę za 4 zł, proszę Państwa. Jest dużo, widzę, niegazowanej. Więc fajnie. Dobra, jeszcze Wam pokażę pięterko, czyli restaurację z fajnym widokiem, jeśli jest oczywiście jasno. O, mamy tutaj restaurację. Pyszna sieranka, na przykład danie takie, o, pomidory z mozzarellą, z pesto, bazylią, 35 zł. A tutaj mamy piwka za 18 zł, 19 nawet, no i napoje po 13,90. O, a tutaj jeszcze są takie różne. Tutaj mamy dużo stolików. I kawa. O, to jest trochę drożej. Kawa 22-25 kosztuje, vanilowe latte. A takie zwykłe. Czekolada gorąca 20 około złotych. Patrzcie, gdzie jestem? Jak to możliwe? Można sobie takie zdjęcie tu zrobić, wiecie? I proszę Państwa, autobusem do Gruzji. Taka kolejka jest. Trochę nie pospieszyłem się, ale spoko, zdążę. Proszę Państwa, za chwilę będę siedział w tym oto samolocie, z prawej strony. 32 chyba. I moje miejsce tutaj 32F. O, pięknie. Nowiutki samolot, czuć pach. Pachnie nowością i sprzątaniem. 3-letni Airbus. Prosimy o niepozostawianie bagażu w przejściu oraz wyjazd wejść awaryjnych. Pasażer używa w skrzynkach numer 1, 18, 19 oraz 29. Prosimy, aby upewnili się, że na czas startu oraz lądowania bagaż został umieszczony na półkach, zostawiając przy tym podłogę wolną od wszelkich przedmiotów. Dziękujemy za uwagę. Jesteśmy praktycznie gotowi. W tym momencie zamykamy drzwi, a następnie rozpocznie się procedura do wypychania. Dzisiejszy w użyciu PAS 2.6. Nasz czas lotu dzisiaj to 3 godziny. Pogoda po trasie jest dobra, w drugiej połowie może być delikatnie turbulentnie. W Kutaisi bardzo ładna pogoda, w tym momencie 9 stopni Celsjusza. Dziękuję za uwagę i życzę przyjemnego rejsu do Kutaisi. I rozpoczynamy wypychanie. Yeah, that's just...
Bardzo serdecznie witamy Państwa na pokładzie samolotu lotniczego Wizzair Airbus 321 NEO w locie do Kutaisi Gozi. Ja mam na imię Milena i będę pracować wraz z Zuzanną, Karoliną, Kingą oraz Marią, a nasz dzisiejszy lot do lotniska w Kutaisi potrwa 3 godziny. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo prosimy już o zapięcie pasów, zamknięcie stolików przed Państwem, opuszczenie podłogietników, a także odsłonięcie zasłonek okienek. Nasza załoga dąży wszelkich starań, aby czuli się Państwo komfortowo, ale przede wszystkim bezpiecznie w trakcie całego lotu. Dziękujemy Państwu za wolność lotniczej Wizzair i życzenia przyjemnej podróży. Instrukcja bezpieczeństwa znajduje się w kieszeni fotela przed Państwem i zawiera ona informacje o bezpieczeństwie oraz sprzęcie na pokładzie samolotu. Ekipę naszym technikom dziękujemy za uwagę i dziękuję załodze. Ladies and gentlemen, you may continue with electronic devices in flight mode only. Laptops and electronic devices must be stowed away for take-off landing and whenever seatbelt sign is on during the flight. Charging electronic devices is prohibited. If you recognize any irregularities in your device, please contact the cabin crew immediately. Szanowni Państwo, używanie sprzętu elektronicznego dozwolone jest wyłącznie w trybie samolotowym. Laptopy, a także duże urządzenia elektroniczne należy odłożyć i zabezpieczyć na czas startu, lądowania, a także za każdym razem, gdy załączona jest sygnalizacja zapiąć pas. Ładowanie urządzeń elektronicznych jest zabronione, a jeżeli zauważą Państwo nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu, niepokojący zapach lub dym, prosimy o natychmiastowy kontakt z załogą. Dziękujemy za współpracę. O, zobacz, Sun Express do Turcji. Air Serbia. Pewnie na przegląd przyleciałem. O, i dasz. I dwa. O, man, RO3 nawet. Nawet cztery tu stoi. Patrzcie, ile ich tu stoi. Take off.
przeląduje w złączliwym sprzedażnym układzie. Karty menu zamieszczone zostały na ostatnich stronach magazynu Wizz, znajdujących się w kieszeniach hoteli przed państwem. Akceptujemy następujące formy płatności: euro, złotówki, a także karty kredytowe Visa lub Mastercard. Nie akceptujemy kart Maestro, Monzo oraz Revolut. Dziękujemy za uwagę. No tam widać Katowice, no to może wam wskażę to. Tam widać ten KTW, taki budynek czarny, a na lewo trochę też Muchowiec widać. No tak pod prawie końcem skrzydła teraz jest to KTW. Jest Stadion Śląski z prawej strony. Nowy stadion w Sosnowcu chyba. Nie wiem, czy widzicie, czy jeszcze niżej muszę dać. Kawa 3 euro. Chusteczka. Dalej nie wiem, wiecie, gdzie jestem. Podejrzewam, że na prawej tej Rumunia i ewentualnie Bułgaria, ale cały czas GPS mnie łapie. Jak się pokaże Morze Czarne, no to będę wiedział, że to Morze Czarne. I potem będzie Turcja. GPS wreszcie mi złapał. Jestem na północ od Bukaresztu, jakieś około 100 km. I trochę lepsza pogoda się zrobiła, trochę więcej widać. Wrzuciłem też screena oczywiście. I na szczęście była pokazana prędkość, czyli niecałe 800 km na godzinę, a do lotniska w Kutaisi mamy 700 ponad km. Zmierzanie do lotniska. Sygnalizacja zapięć pasów jest w dalszym ciągu włączona. Prosimy o pozostanie na miejscach, zapięcie pasów bezpieczeństwa. I proszę państwa, wybrzeże Gruzji. To już jest straszne. Może nie plaże, ale nie widzę z tą plaży jeszcze. No ale w każdym razie Gruzja. Kobuleti w okolicy. Piękne te góry, no to już są wyżej te niektóre. Czyli mają około 3000. Jakieś tam, nie wiem, zakłady, może ropa, a może to jakaś rafineria. Tam były cysterny obok tego. Już tylko 10 km do lotniska. No, aż słuchaczkowo. Wyciągnie. Fajnie, jak ta rzeka się rozlewa podczas roztoków pewnie, albo o, super ta rzeka jest, patrzcie, jak ona tutaj meandruje, czy kręci, nie wiem, jak to nazwać, meandruje tak. No, świetnie. Wartki nurt tej rzeki tam jest.
ładne drzewa tutaj są, nie jakieś wielkie. O, proszę Państwa, teraz jesteśmy. Już jesteśmy na plaży. Dawno tego nie krzyczałem. Ale może to być jeden z powodów, który stewardessy zauważyły podczas lotu i musieli ci pasażerowie pochować. No to się domyślcie sami, co spożywali pasażerowie. Proszę Państwa, skoro. No, może będzie widać koniec pasa, drugą stronę. Teraz zakręcamy, fajnie, byśmy do końca pasa dojechali. I tu nawrotka, jak tam się mówi. Zawracamy z tego. 80 stopni. O, tu też są światła podejścia. Please take your seat and fasten your seat belt, sir. Proszę zająć miejsce i zapiąć pasy. Dziękuję. Ladies and gentlemen, welcome to Kutaisi. Please remain. No właśnie, teraz to jest 3 godziny do przodu dzisiaj, a jutro będzie tylko 2 godziny do przodu. Bo się w Polsce zmienia czas, a tutaj nie zmienia się. Szanowni Państwo, bardzo prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów bezpieczeństwa, samolot w dalszym ciągu kołuje. Ladies and gentlemen, please remain seated fastened. We are still taxiing. It's dangerous for you and for the passengers seated around. Thank you. Ale coś zahamowało. Ciekawe dlaczego? Na chwilę. Prosimy o pozostanie na swoich miejscach, zapewnienie ochrony bezpieczeństwa, dokonanie zatrzymania się samolotu oraz włączenia sygnalizacji. Prosimy o ostrożne otwieranie kółek oraz o dokładne sprawdzenie i liczenie podróży przed Państwem, także wystawić żadnych przedmiotów osobistych. Urządzenia elektroniczne powinny zostać w trybie samolotowym do momentu otwarcia. Odpalenie jest dozwolone tylko w oznaczonych miejscach na terenie hali przylotu. Kapitan wraz z dzisiejszą załogą, dziękujemy Państwu za nasz wizyt. Mamy nadzieję gościć Państwa ponownie na pokładach naszych samolotów. Życzymy przyjemnego pobytu w Gruzji, a Państwa, którzy wracają z podróży, serdecznie witamy w domu. Dziękujemy, do zobaczenia. No, zobaczcie, tutaj już jest wieża, no i dwa Wizzery stoją. No, w sobotę chyba, czy w ogóle teraz często latają jakby grupowi, nie? Czy tam Gdańsk, Poznań lata, Warszawa przylatuje w ten dzień, ale nie wiem, to dokładnie nie pamiętam. Tak tylko mówię, skąd latają. No i z Krakowa też lata Wizzer, nie? Chyba z 5 albo 6 lotnisk w Polsce latają Wizzery do Kutaisi. O, i tutaj patrzcie. Tu robię jakiś płot chyba, kable, ciekawe. No, zobaczcie, jak fajnie, straż pożarna. Lotnisko, o, palmy nawet koło boiska dla strażaków. No, to fajnie, jakiś radziecki helikopter stoi. I taki mamy terminal, fajnie to wygląda. Czy my zaraz tu staniemy? Szkoda, że mam całe.
to już 02. No tak wygląda terminal. Okej. Okay. No, taki nowoczesny. A to taki baraczek, no. To już można dać wyżej kamerkę, sorry. O, teraz już jest. Wypionowana i wypoziomowana. Kutaisi, aha, i czyli tutaj zaraz w prawo skręcamy. Zobaczcie, tam już pod wieżą będziemy. Autobus 300 osób, 230 osób, no okej, okay. Fajnie. No tam już ludzie czekają do naszego samolotu albo do innych, nie wiem. I tak to wygląda, proszę Państwa. A tak ja wyglądam, na tle samolotu i na tle terminalu. Autobus odjechał, jak to możliwe? Pewnie zaraz przyjedzie kolejny. I dostaliśmy się do drugiego autobusu. A to jesteście, szukam, patrzcie. Exit. To gdzie my exit? Aha, i tak musimy przejść, patrzcie. Tu jest jeszcze kontrola paszportowa, więc no nie ma ten. Nie ma, nie da się wcześniej wyjść, chyba że ktoś tam do toalety jeszcze chce. Ale zobaczcie, nie ma. Nie ma tu źle, bo są cztery okienka, większe okienka. No, zobaczymy. I proszę Państwa, mam pieczątkę wjazdu do Gruzji przez Kutaisi. I jestem już tutaj, tu gdzie są te bagaż claimy, nie? Czyli no zawsze zapominam oczywiście, taśmy bagażowe. I co? I trzeba iść w miasto, trzeba poszukać. O, tutaj kolega. O, Wojtek, a ty się skąd tu wziąłeś? Nie, dobra, nie? Okej, okay, zobaczcie, tutaj, no tutaj, aha, tam są toalety jeszcze i co? I tam jest wyjście z lotniska. Wychodzimy, nie? Proszę, no tam wyjdziemy na zewnątrz. Proszę Państwa, zaraz wyjdziemy, na punkt to declare i będzie wszystko ok. Aha, tutaj były osoby i zobaczcie, jaki to jest fajny terminal. O, tutaj jest, o, Georgian Bus, czyli on jeździ tym autobusem, trzeba jechać do tego, no Kutaisi można jechać, wiesz? A tam są jakieś bilety, tylko nie wiem co. Aha, kartę można kupić, a my na Georgian Bus, widzisz? Tutaj Free SIM, o, to jest Free SIM, ciekawe o co chodzi. Darmowe SIM, a i tak bym nie otworzył, bo nie mam tego. Dobra, nieważne, zobaczcie. Tu jest train schedule, a to jest train. Jakby ktoś chciał jechać pociągiem, to tutaj mamy odloty, odjazdy. O, i na lotnisku 8.54. Ciekawe, gdzie jest to? Ona jest kilkaset metrów stąd. Ok, już idę z lotniska. Idziemy szukać taksówki, bo nie ma takich autobusów, co myśleliśmy. No, a potem już zobaczycie w następnym vlogu, jak będę w Kutaisi, no i jutrzejszy powrót do Katowic. Ok, to dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się i do następnych vlogów. Cześć!